Dzień dobry i dobry wieczór. Kolejne wycinanki prasowe, czyli co piszczy w tygodnikach opinii. Tym razem ku zaskoczeniu, mimo że mamy szczyt histerii koronawirusowej, w tygodnikach mało o koronawirusie. Pytanie, dobrze to czy źle? O tym za chwilę. Ku mojemu zaskoczeniu wszystkie tygodniki w tym tygodniu właściwie prawie że olały koronawirusa. Nawet nie ma go nigdzie na okładce. No, może trochę w tygodniku Polityka, gdzie taką zrobiono bombę i jest mowa o stanie zapalnym, ale to nie jest ten stan zapalny wirusowy, tylko raczej polityczny, więc to bardzo dalekie skojarzenie. Wprost w ogóle zajął się rakiem, o którym owszem, no, niedawno była mowa, ale już to właściwie jest nieaktualne, bo w Polsce wydarzenia najważniejsze zmieniają się w tempie dwa razy dziennie. Przegląd zajął się kapitalizmem w czarnej dziurze, a Newsweek w ogóle ku mojemu ogromnemu zaskoczeniu Krzysztofem Globiszem, to skądinąd wybitny aktor, o którym wiadomo, że spotkało go jakiś czas temu nieszczęście w postaci udaru. No i chyba to było powodem, żeby zrobić okładkę, ale nie to, że Globisza to kiedyś spotkało, tylko że stosunkowo niedawno spotkało to Tomasza Lisa, który rozmawia z Globiszem. Muszę powiedzieć, trochę jestem zdziwiony, to znaczy nie lekceważę oczywiście udarów. Akurat obydwoje moi rodzice, kiedy jeszcze żyli, to niestety końcówka ich życia była właśnie zniszczona właściwie udarem. Dlaczego w sytuacji, kiedy w Polsce dzieje się tak strasznie dużo, raptem Globisz i udar na okładce? Nie wiem, no może dlatego, że naczelnym jest po prostu Tomasz Lis. Natomiast co ciekawe, poprzednim razem mówiłem o tym, jak tygodniki zalane są wywiadami i że to taka trochę jest łatwizna, bo dużo łatwiej jest dziennikarzowi pójść do kogoś, kto ma jakąś wiedzę i go po prostu przepytać. Dużo trudniej zrobić samemu tekst, gdzie trzeba pozbierać wiedzę z wielu różnych źródeł, jakoś ją zweryfikować. I prawie tak, jakby mnie redaktorzy naczelni czy też sekretarze redakcji usłyszeli, bo raptem wywiadu jest prawie o połowę mniej. Aczkolwiek nie pocieszam się. To nie jest tak, że oni mnie usłyszeli. To raczej jest tak, że tygodniki trochę powstają metodą przypadku. Raz tak się uda, raz tak się uda. A akurat konsekwencja w budowaniu zawartości tygodnika i konstrukcji jest jedną z ważniejszych rzeczy, jeżeli chce się mieć wiernych i stałych czytelników. No trudno. Póki pewnie nasze tygodniki nie staną się bogatsze, nie będą mogły mieć więcej ludzi, a więc i więcej czasu na przygotowywanie różnych materiałów, to będziemy trochę ofiarami tych braków finansowych, bo to głównie z tego się bierze, a nie z tego, że dziennikarze czy redaktorzy są nieprofesjonalni. Akurat w większości z tych tygodników pracują profesjonaliści. I druga jeszcze rzecz, na którą zwróciłem uwagę, ale nie uspuentuje dopiero całość tego przeglądu, a mianowicie to, jak z kolei nasze tygodniki są zalane felietonami. Bo to również łatwa forma. Raz, że każdy felietonista ma jakąś grupkę swoich fanów. Dwa, że płaci się mu jakieś grosze, bo na ogół niestety felietonistom płaci się grosze, a ma się zagwarantowane, że jedna kolumna, czyli jedna strona w każdym tygodniu już jest zapełniona. Tak, redakcja nie musi się nią zajmować, czeka tylko, kiedy felietonista przyśle kolejny materiał. Ale co w efekcie ciekawego? No jednak Polityka, chyba muszę powiedzieć, najciekawsze rzeczy zrobiła i jako jedyna zrobiła taki trochę większy tekst o koronawirusie, ale na szczęście nie od strony medycznej. To znaczy, ja jestem dość przerażony tym, co się dzieje na Facebooku, przynajmniej w mojej bańce, ale to dość duża bańka jest jednak, gdzie po prostu raptem powstał legion niezależnych ekspertów. Wszyscy się na tym znają, choć głównie, co już budzi nie tyle wesołość, co przerażenie, są bliskimi znajomymi pewnego polskiego lekarza z Shenzhen czy z Wuhan, który jest na miejscu i coś przekazuje. I to jest taka dziwna mieszanka paru prawdziwych informacji z paroma kompletnie fejkowymi. Mogę powiedzieć tylko tyle. Czepiam się mediów, ale jeżeli są profesjonalne, to zaufajmy im. Nie bawmy się sami w obywatelskich dziennikarzy na fejsie, bo z tego wynikają same nieszczęścia. Naprawdę. Linkujmy do sprawdzonych źródeł, a nie do listów od wujków z Shenzhen. To taki mój gorący apel. W Polityce Joanna Solska zajęła się
tym, co mi się wydaje najważniejsze i co jest obowiązkiem dziennikarzy, to znaczy postarała się sprawdzić, jaki jest stan przygotowania Polski na takie zagrożenie. I to dość jest przerażający raport, muszę powiedzieć. Nie będę go oczywiście streszczał, warto samemu do tego zajrzeć, ale to jest raport dotyczący nie tylko tego, że państwo nie jest na to gotowe, w sensie struktur państwowych, że nie mamy dostatecznie wielu karetek na przykład pogotowia do przewożenia ludzi podejrzanych o to, że są zarażeni, choć premier Morawiecki w zeszłym roku obiecał 200 karetek, jak z tego raportu się okazuje, była to taka sama obietnica jak prom na Bałtyku, ten, którego tam Stępkę swego czasu, jak pewnie państwo pamiętacie, chrzcił, to mniej więcej taki sam pic na wodę, ale też okazuje się, że nawet sami lekarze w gruncie rzeczy nie bardzo wiedzą, jakie są procedury, co mówić pacjentom. Nie wszyscy, ale wystarczająco dużo, żeby mnie to jako potencjalnego w końcu pacjenta zaniepokoiło. I drugi bardzo ciekawy materiał, wywiad co prawda, z byłym szefem polskiego więziennictwa, ale nie słynnym Moczydłowskim, tylko Kajetanem Dubielem, ale który też jest na emeryturze, no, który właściwie mówi jedno, za chwilę możemy mieć wesołą Polkę w polskich więzieniach. Warto też się tym zająć. I trzeci wreszcie wywiad, bo polityka jednak, muszę powiedzieć, od wywiadów nie odeszła, jest ich dużo, to z kolei z dwoma paniami, profesor Magdaleną Dudkiewicz i profesor Magdaleną Arczewską, które zbadały problemy trzeciego sektora w Polsce, czyli organizacji pozarządowych. I to dość jest też przerażający obraz ze względu na to, co od kilku lat z tym sektorem robi Prawo i Sprawiedliwość, a w szczególności nasz ukochany wicepremier Gliński oczywiście. Do polityki wrócę na puentę, natomiast o Newsweeku powiedziałem o tej okładce i szczerze powiem, właściwie nie mam nic więcej niestety do dodania, z jednym wyjątkiem, bardzo krytycznym. Otóż w materiale historycznym o czarnej śmierci, czyli o dżumie, tak, która setki lat temu zabijała, no, w skali nieprawdopodobnej, zupełnie nieporównywalnej z tym, co dziś mamy do czynienia, zabijała ludzi wówczas żyjących na świecie, a Europejczyków w szczególności. Były tereny, były miasta, gdzie umierało 75% ludzi. I teraz w kontekście tego materiału historycznego, okej, można go oczywiście przypomnieć, taka jest oto puenta tekstu. Dziennikarka puentuje, nikt nie był całkiem bezpieczny. I dodaje, i nikt nie jest bezpieczny dzisiaj. Kolejna pandemia właśnie nadeszła. Epidemie dżumy pokazują, że nawet znane bakterie czy wirusy mogą nagle uderzyć z niespodziewaną siłą. Więc chciałem uroczyście powiedzieć, że jest to szczyt nieodpowiedzialności. Ja nie lekceważę koronawirusa, ale porównywanie go z potworną siłą przerażającą dżumy jest produkowaniem histerii. Szczerze powiem, nie spodziewałem się, że Newsweek coś takiego przepuści, bo to oczywiście nie jest decyzja żadnego redaktora, straszymy. To jest tak, że po prostu ktoś coś głupio napisał, nie pomyślał, a ktoś coś głupio przeczytał albo nie doczytał i zostawił coś takiego. Ale bardzo przestrzegam przed tego typu historycznymi tekstami. I wreszcie przegląd tradycyjnie brzydki jak kupa, ale z ciekawymi bardzo tekstami, z których najbardziej chyba można polecić rozmowę z profesorem Tadeuszem Klementewiczem, profesorem nauk społecznych w Zakładzie Teorii Polityki i Myśli Społecznej Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. O Boże, jaki długi tytuł. Wywiad jest za długi i za ciekawy, żebym go Państwu streszczał, ale generalnie to jest o tym, jak obecny kapitalizm, bo ja wiem, że zaraz się podniosą krzyki liberałów, że to jest jedyny dostępny nam porządny system, że tak powiem, funkcjonowania świata. Mówię o dzisiejszym kapitalizmie, o jego dzisiejszej wersji, jak nas stopniowo załatwia. Niekoniecznie w kontekście wirusa, ale w pewnym sensie ten wirus gdzieś tam sobie na obrzeżach tego wywiadu krąży. I może jedna tylko myśl profesora, bo to też jest o naszej kompletnie takiej wtórnej, półperyferyjnej roli w Europie czy w świecie rozwiniętych krajów. Bardzo smutne słowa. Jedna więc myśl profesora, kiedy dziennikarz Robert Walenciak, świetny dziennikarz, absolutna numer jeden w przeglądzie,
tytułem trochę Advocatus Diaboli, mówi, gospodarka rozwija się dzięki kapitalistom, to profesor odpowiada, trzeba odróżniać rewolucję przemysłową od kapitalizmu. Kapitalizm to najwyżej turbosprężarka dodana do nowych źródeł energii, do nowego silnika gospodarki w postaci maszyn. Jeden z laureatów ekonomicznego Nobla, Herbert Simon, ocenił, że tylko w 10% wartość produktu jest efektem przedsiębiorczości. Reszta to zasługa otoczenia społecznego, korzystnej polityki gospodarczej, sprawnego państwa, wykształconych na dobrych uczelniach kadr, pomysłów przejętych z sektora publicznego, infrastruktury. Zresztą sam Warren Buffett powiedział, jakie by było moje życie, gdybym urodził się w Peru czy w Bangladeszu, jaką bym tam zrobił karierę. Więc zdecydowanie ciekawa i ważna rozmowa. Ale jeszcze parę innych materiałów pokazujących, że przegląd ma w najlepszym tego słowa rozumieniu dobrą lewicową wrażliwość, czyli z jednej strony tragedii z opieką nad ludźmi starszymi w Polsce, rodzice swoich rodziców, ważny, ciekawy, merytoryczny tekst, ale z drugiej strony o rosnącej liczbie polskich nastolatków, którzy chcą albo popełniają samobójstwa. Te liczby są przerażające. Według ostatnich dostępnych danych, co prawda sprzed kilku lat, ale tu wiadomo, że się to nie zmieniło, raczej się pogarsza. Polska w Europie w liczbach bezwzględnych była druga. W 2014 209 samobójstw. Przed nami były Niemcy, 224 samobójstwa. Tylko przypominam, że Niemcy są dwukrotnie większym krajem. Więc jeżeli to przełożyć na liczbę mieszkańców, to jesteśmy absolutnym liderem. Próba odpowiedzi na to pytanie. Właściwie cały ten przegląd bardzo ciekawy, bo też już taka lokalna moja mała ojczyzna, czyli Warszawa, jest bardzo dobry tekst o Biurze Odbudowy Stolicy, wokół którego w ostatnich tygodniach czy miesiącach wybuchły różne dyskusje, że to ci wstrętni inżynier Sigalin, który zrujnował tę piękną przedwojenną Warszawę. To jest przy okazji zresztą dobry tekst, bo właśnie się ukazała książka Grzegorza Piątka, Najlepsze miasto świata, Warszawa w odbudowie 44-49. Jeżeli o tej książce słyszeliście, to ten tekst jest ciekawy i ważny, a jeżeli nie słyszeliście o książce, to przynajmniej przeczytajcie ten tekst, bo on sporo gdzieś wokół tematu, który w niej jest poruszony, krąży. I na puentę. Ja się skarżyłem na ten nadmiar felietonistów. Sporo tych felietonów jest dla mnie strasznie nudnych. Ja nie wiem jak dla Państwa, ale ja 3/4 albo więcej nie czytam. Natomiast zawsze czytam Sławomira Mizerskiego w polityce. To akurat jest felieton satyryczny, ale świetny. I tym razem też Sławek Mizerski zdobył się na coś bardzo ciekawego, co myślę jest dobrą puentą do dzisiejszego przeglądu, a mianowicie to sam początek tekstu. Rząd skupia się na koronawirusie, ale są też inne zagrożenia. Jedno z nich to zagrożenie wywołane informacjami, że Patrycja Kotecka miała w przeszłości kontakty z gangsterami, a Zbigniew Ziobro pobiera kilka pensji plus nienależne dodatki, na skutek czego zarabia więcej od prezydenta i premiera. Zdaniem specjalistów zaraza ta może się rozprzestrzeniać wśród Polaków szybciej niż koronawirus. U Zbigniewa Ziobry i jego żony już wywołała ona pogorszenie samopoczucia. Objawów paniki na razie u nich nie widać, ale specjaliści radzą sprawy nie lekceważyć. Informacje na ich temat są bardzo zaraźliwe, można się też nimi zainfekować w tramwaju i autobusie. Czego, jeżeli chodzi o infekowanie się informacjami na temat Zbigniewa Ziobry i jego małżonki, a nie koronawirusa, serdecznie Państwu życzę.